Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadził całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Obowiązuje on od 1 września na całym terenie administracyjnym gminy. Oto zestaw najważniejszych i niezbędnych informacji dotyczących zakazu. Strażnicy miejscy, pracownicy Wydziału do Spraw Jakości Powietrza oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska są upoważnieni do prowadzenia kontroli oraz reagowania na zgłoszenia. Do działań prewencyjnych i sprawdzających używany jest dron wyposażony w specjalistyczną aparaturę. Analiza zanieczyszczeń prowadzona jest też za pomocą kamery termowizyjnej i monitora pyłu zawieszonego. Ponadto strażnicy miejscy prowadzą wyrywkowe kontrole, sprawdzając sposoby ogrzewania domostw. Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wręczenia mandatu i jego wysokości, analizowane i brane pod uwagę są wszystkie aspekty socjalne, prawne, techniczne i inne mogące mieć wpływ na jej rzetelną ocenę. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w zależności od problemu. Od 2015 roku działa lokalny program osłonowy, którym objęte są osoby ponoszące większe opłaty grzewcze po likwidacji węglowego paleniska. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, miejską sieć ciepłowniczą, która nastąpiła do 10 października 2019 roku. Dochód nieprzekraczający określone progi finansowe. Zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu. Faktyczne zamieszkiwanie na terenie gminy miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania. O dopłatę do rachunków mogą ubiegać się osoby, które wymieniły piece w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mops.krakow.pl. Substancje powstające w wyniku spalania węgla, drewna i tworzyw sztucznych są bardzo niebezpieczne. Przyczyniają się do rozwoju lub pogorszenia chorób układu oddechowego, chorób serca oraz starzenia się układu nerwowego. Na działanie smogu narażony jest każdy człowiek. Jednak najbardziej jest on niekorzystny dla osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży, alergików i osób z chorobami układu oddechowego i astmą. Zawsze warto sprawdzać aktualne wskazania pomiaru jakości powietrza, które dostępne są na specjalnych tablicach informacyjnych, przystankach komunikacji miejskiej oraz w aplikacji. W przypadku zwiększonego zanieczyszczenia powietrza należy w miarę możliwości stosować się do komunikatów i ograniczenia aktywności na wolnym powietrzu. Warto zainstalować na swoim telefonie aplikację Powietrze Kraków. Dzięki niej dowiemy się, jakie jest aktualne stężenie zanieczyszczeń. Ponadto ikonki aktywności podpowiedzą, czy wybrana pora dnia dobra jest na spacer z dzieckiem, podróż rowerem czy sport w plenerze. Możemy wybrać dowolną stację pomiaru i zapoznać się z aktualnymi danymi pomiarowymi. W zakładce Wiedza znajdziemy informacje o zanieczyszczeniach, porady, jak zabezpieczyć się przed smogiem i jak zadbać o czyste powietrze. Z aplikacji dowiemy się także o wprowadzeniu darmowej komunikacji w przypadku zwiększonego stanu zanieczyszczenia powietrza. W końcu aplikacja ma też możliwość wysyłania raportów. Jeśli użytkownik widzi podejrzany dym, palone śmieci i tym podobne, to może z aplikacji wysłać automatycznie zdjęcie z lokalizacją takiego paleniska. Zdjęcie trafia do Straży Miejskiej, która na jego podstawie kontroluje wskazaną nieruchomość. Każdy, kto złamie zakaz palenia węglem i drewnem, narażony jest na mandat karny w kwocie do 500 zł. W razie odmowy przyjęcia mandatu należy liczyć się ze złożeniem wniosku do sądu o ukaranie. Wówczas grzywna może wynieść nawet do 5000 zł.
Należy pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w zależności od problemu. Przypadki łamania zakazu palenia węglem i drewnem można zgłaszać do Straży Miejskiej Miasta Krakowa, dzwoniąc na numer 986 lub wysyłając raport z aplikacji mobilnej Powietrze Kraków.